Dziś obradowała Rada Miasta Szczecinek. Po załatwieniu spraw regulaminowych odbyła się uroczystość wyróżnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Szczecinecka Straż Miejska została powołana do życia 20 lat temu. Taką decyzję podjęła Rada Miasta uchwałą z dnia 20 września 1991 roku. Działalność służbową rozpoczęto 1 lutego 1992 roku. Dziś strażnicy otrzymali wyróżnienia i nagrody. W dalszej części obrad radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz podjęli uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku. Później radni dokonali zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszaru Koszalińska 1 oraz planu zagospodarowania Jezioro Trzesiecko. Zmiany przede wszystkim są pokłosiem rozszerzenia granic administracyjnych miasta, jakie miało miejsce w 2010 roku. Zgodnie z wytycznymi planu na Trzesiecku dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, a także budowy kładek, pomostów, przystani, kąpielisk, nawodnych obiektów kubaturowych związanych ze sportem, turystyką, rekreacją i gastronomią. Następnie Rada określiła wykaz kąpielisk na Jeziorze Trzesiecko oraz uaktualniła program ochrony środowiska dla miasta Szczecinek. Wnioski i zapytania radnych zakończyły obrady. Na retransmisję obrad zapraszamy po programie lokalnym. W czasie konferencji prasowej w Szczecinku, zorganizowanej dziś przez posła Prawa i Sprawiedliwości Czesława Hoca i europosła Marka Grubarczyka, przekazano dziennikarzom informacje o zachorowalności i umieralności na niektóre choroby nowotworowe mieszkańców powiatu szczecineckiego. Poseł Czesław Hoc przedstawił dane, które otrzymał z Ministerstwa Zdrowia. W analizowanym trzyletnim okresie 2008-2010 zmarło 2431 stałych mieszkańców powiatu szczecineckiego, z tego 620, to znaczy 25,5% z powodu chorób nowotworowych. Można ogólnie stwierdzić, że umieralność z powodu tych chorób w powiecie jest o 14,2% wyższa od przeciętnej dla Polski, a o 7,7% wyższa niż w całym województwie. Decydujący udział w podwyższonej umieralności mężczyzn miało większe zagrożenie życia z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca. Było ono o 37,1% wyższe niż przeciętne dla Polski, a o 32,1% wyższe niż w całym województwie. Trzeba podkreślić, że również umieralność kobiet z powodu tych nowotworów była wyraźnie wyższa od średnich poziomów kraju o 46,2% i w województwie o 20,2%. Ta ostatnia nadwyżka nie była statystycznie istotna. Posłowie zapowiedzieli, że uczynią wszystko, by różne czynniki zewnętrzne, a są to olbrzymie przekroczenia zanieczyszczeń w powietrzu, w szczególności benzoapirenu, pyłów zawieszonych, formaldehydu, związków azotu i wielu innych, przestały zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców. Posłowie jeszcze wyrazili zdziwienie, że władze lokalne z burmistrzem, który jest lekarzem onkologiem, bagatelizują sprawę. Retransmisja konferencji w dalszej części programu. Szczecineckie Stowarzyszenie Kardiologiczne Moje Serce zorganizowało dla zainteresowanych prawidłowym odżywianiem się kolejne spotkanie. Gościem stowarzyszenia była dietetyczka firmy Serwer z Warszawy, Agnieszka Kin. Dietetyczka mówiła o sposobach żywienia w chorobach cywilizacji, a z okazji dziesięciolecia stowarzyszenia ufundowała 5 bezpłatnych wizyt. Spotkanie tradycyjnie już zorganizowano w auli Zespołu Szkół nr 2. W Koszalinie gościł prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W czasie spotkania z zainteresowanymi prezes Kaczyński wrócił do inicjatywy powołania województwa środkowo-pomorskiego. Stwierdził, że podział administracyjny kraju wymaga reformy. Kilka lat temu był przeciwny zmianom. Teraz widzi, że Pomorze Środkowe nie będzie się rozwijało, jeżeli nie powstanie tu nowe województwo ze stolicami w Koszalinie i Słupsku. Prezes podkreślił też, że jeżeli jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to wycofa reformę emerytalną. Bardzo ciepło wspominał też tragicznie zmarłego posła Mariana Tomasza Golińskiego. Bardzo dobrze pamiętam, to naprawdę była wielka strata jego tragiczna.
śmierć. On odgrywał w naszym klubie bardzo poważną rolę. Był jednym z takich ludzi porządkujących klub. Trzymał w ręku finanse klubu, robił to doskonale. Ale to nie jest tak, że do tego sprowadzała się jego rolę. W każdym dużym zespole ludzkim, a nasz klub jest dużym zespołem ludzkim, muszą być tacy ludzie, którzy jakoś to wszystko porządkują, trzymają, można powiedzieć, pewien porządek. I pan poseł Goliński właśnie do takich ludzi, do takiej niewielkiej grupy należał i był człowiekiem naprawdę niesłychanie cennym. To dla nas wielka strata. Poza tym jego śmierć ma dla nas też taki wymiar symboliczny. Ona była jakąś zapowiedzią śmierci wielu członków naszego klubu i wielu naszych politycznych i także osobistych przyjaciół. No w moim wypadku także brata i bratowej, czyli najbliższej rodziny w katastrofie smoleńskiej. Dla mnie śmierć Tomasza Golińskiego i późniejsza katastrofa to jest jakaś całość, to jest takie odczucie jakby subiektywne, ale w moim wypadku bardzo, bardzo mocne. Wydaje mi się zawsze, że śmierć jego takiej jeszcze osoby, która już nie była w naszym klubie, nie była w naszej partii, a kiedyś działała w Porozumieniu Centrum, mówię o Grażynie Langowskiej z Olsztyna, to nastąpiła nieco później, to wszystko razem składa mi się w taką całość takiego nieszczęścia, które nas spotkało. Czy przyczyny katastrofy smoleńskiej według pana zostaną kiedyś wyjaśnione? Trzeba dążyć do tego za wszelką cenę? Trzeba dążyć za wszelką cenę, bo to jest kwestia polskiej racji stanu, statusu Polski. No, dla mnie oczywiście to jest także kwestia osobista. Czy będą wyjaśnione? Potrzebna jest zmiana władzy. Potrzebna jest zmiana władzy, odwołania się do czynników międzynarodowych. No Stany Zjednoczone ostatnio zdeklarowały, że po pierwsze proponowały współpracę, a po drugie w dalszym ciągu są gotowe współpracować, a mają na pewno tutaj znaczne możliwości. No choćby z tego względu, że ich satelity bardzo dużo fotografują i bardzo dużo słuchają. Więc krótko mówiąc, ta pomoc może być tutaj efektywna. To po pierwsze, a po drugie, no nawet na podstawie tych danych, które już są przy porządnie prowadzonym śledztwie, można bardzo wiele ustalić w sposób już taki konkluzywny, bo dzisiaj jest tak, że jest bardzo wiele sukcesów zespołu Antoniego Macierewicza, no ale to nie ma charakteru oficjalnego, no to jest taka prawda, która nie funkcjonuje w obiegu prawnym. Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim nadamy w środę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwietniu, maju lub czerwcu mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc przyznawana będzie na wniosek powyższych osób, który należy złożyć w MOPS-ie w Szczecinku przy ulicy Wiejskiej 4 w terminie do 31 maja. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania. Działaj lokalnie na terenie powiatu szczecineckiego to program, który wspiera projekty zainicjowane przez mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. To już 7. edycja ogólnopolskiego programu Działaj Lokalnie, natomiast w naszym powiecie szczecineckim po raz pierwszy w tym roku ogłosiliśmy ten konkurs. Na nasze ogłoszenie odpowiedziało 10 organizacji i grup nieformalnych z powiatu szczecineckiego. 30 kwietnia miał termin składania wniosków. Po tym czasie komisja lokalnego konkursu przyznała 6 grantów na inicjatywy obywatelskie w naszym powiecie. No, byli to głównie sołtysi z okolicznych miejscowości. Jakie projekty przedstawili? To byli sołtysi, czyli przedstawiciele grup nieformalnych, gdyż tak jak oni nam mówią, mają zazwyczaj najwięcej kłopotu z pozyskaniem środków na działania, które chcą przeprowadzać w swoich małych miejscowościach, w swoich wsiach. Były też organizacje pozarządowe. Projekty, które w tym roku będziemy finansować, dotyczą przede wszystkim działań na rzecz społeczności wiejskich. Są to takie budowy miejsc, w których mogą spotykać się mieszkańcy, w którą mogą gdzieś tam zaspokajać swoje potrzeby, organizować różnego rodzaju imprezy integracyjne, bądź realizować różnego rodzaju projekty.
No właśnie taki ciekawy pomysł, bo byłem na tym spotkaniu sołtysa z miejscowości Gałowo, zagospodarowanie między innymi takiego miejsca, plaży nad jeziorem Wielimie, więc to byłoby miejsce dostępne dla wszystkich, dla mieszkańców Szczecinka również. Tak, w tym roku Gałowo chce przede wszystkim wybudować taką wiatę, miejsce, w którym będą mogli właśnie mieszkańcy się spotykać. Teren przy plaży to troszeczkę dalsze ich takie plany, ale myślę, że ja miałam okazję zobaczyć to miejsce. Naprawdę dużo sami mieszkańcy Gałowa zrobili, bo to przede wszystkim siłą ich rąk, ich środkami, ich wspólną pracą. No i jestem pełna podziwu dla pana sołtysa, że zdołał pociągnąć ludzi do działania i nie tylko w Gałowie, bo i też sołtys z Grzmiące i podobne ma plany, czy też inni przedstawiciele organizacji z małych miejscowości. A jakie są środki przeznaczone na taki jeden projekt, chociażby dla miejscowości Gałowo czy Wielawinowo? Mhm. To są niewielkie kwoty, ale okazuje się, że dzięki tym kwotom można już coś zacząć robić, tak? Środki w granicach od 1000 do 4000 przyznaliśmy na ogólną kwotę 15 400. No to jest taki bodziec i widzimy, że to zaczyna jakby uruchamiać też inne potencjały, tak? Sponsorzy się włączają w te działania, instytucje samorządowe, także myślę, że fajny zastrzyk energii. No to był pierwszy taki projekt. Miejmy nadzieję, że w następnych latach tych projektów będzie więcej. Mamy też taką nadzieję. Ja myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli troszeczkę większe środki, także tych inicjatyw będziemy mogli wesprzeć również więcej. 23 maja nastąpi zmiana automatyczna układu kanałowego cyfrowej Wektry. Program lokalny telewizji Zachód z kanału 117 przeniesiony zostanie na kanał 140. Wykaz zmian abonenci otrzymali wraz z fakturami pocztą. 23 maja nastąpi zmiana układu kanałowego cyfrowej Wektry. Program lokalny z kanału 117 przeniesiony zostanie na kanał 140. Pełny wykaz kanału w nowym układzie otrzymali Państwo pocztą. W późnym średniowieczu Szczecinek dzierżył niechlubną palmę pierwszeństwa w ilości procesów czarownic. W opinii wielu mieszkańców ówczesnego Szczecinka odpowiedzialność za częste pożary, zarazy czy anomalie pogodowe ponosili ludzie paktujący z diabłem. Nic zatem dziwnego, że tegoroczna Noc Muzeów w Szczecinku nawiązywała do tych właśnie zdarzeń. Szczecinek dzierżył w okresie późnego średniowiecza niechlubną palmę pierwszeństwa właśnie w tej dziedzinie. Tu w ciągu krótkiego czasu, ostatniej ćwierci XVI wieku, spalono blisko 50 osób, co w porównaniu z innymi miastami, z tego co wiadomo, jest znacznie więcej. Było to znacznie więcej. My przyzwyczailiśmy się, że Polska jest krajem bez stosów, jak mawiał profesor Tasbir. Z tym, że okres, kiedy Szczecinek należał w tamtym czasie, należał do księstwa zachodniopomorskiego, tu była religia protestancka, a protestanci niestety znacznie pod tym względem wyprzedzili katolików. No, nie jest to chlubna historia w naszym mieście, ale i tę historię także trzeba znać. Czyli Wisielcze Wzgórze w Szczecinku było miejscem takiej, swego typu rozrywki dla mieszkańców? Niestety tak. Zdecydowana większość miała takie miejsca. Właśnie one się z reguły nazywały Wisielcze Wzgórza i tam odbywały się kaźnie. Nie było kiedyś telewizorów, nie było meczy, więc to była namiastką właśnie takich igrzysk. Smutna namiastka, bo kosztem najczęściej niewinnych ludzi. Taki jest pomysł na dzisiejszą noc, sobotnią noc w muzeum. Frekwencja dopisała, jest piękna pogoda, tych ludzi jest być może więcej niż w zeszłym roku. Tego jeszcze nie wiemy. Ponadto dopiero się impreza zaczęła. Będzie trwać do godziny 12, a może nawet i trochę dłużej. W każdym razie początek jest obiecujący. Rzeczywiście wygląda na to, że jest więcej ludzi niż w tamtym roku.
przygotowany jest specjalny stos. Czy ten stos będzie taką kulminacją tej nocy? Czy znajdzie się jakaś czarownica w Szczecinku? No, jesteśmy w trakcie poszukiwania. Nie, oczywiście to są żarty. To wszystko odbędzie się symbolicznie. Zrobimy, podpalimy ten stos, ale nikomu, żadnej białogłowie włos z głowy nie spadnie. Proszę się nie bać. Również do wydarzeń związanych z procesami czarownic nawiązywał zwiastun gry miejskiej, która zostanie rozegrana w czasie Dni Szczecinka. Na czym będzie polegać zwiastun gry miejskiej? Wszystkie zgłoszone patrole otrzymują teczki, w których mają opisane zadanie. Zadanie brzmi, mianowicie w naszym mieście, Neustettin, gdzie zaczynają się dziać bardzo różne dziwne rzeczy. Kury przestały znosić jajka. Jak to było w tamtych czasach? Mieszkańcy obwiniają o to miejscowe czarownice. Mamy zgromadzone 3 dziewczęta, które są właśnie podejrzane o uprawianie czarnej magii. Zadanie uczestników jest bardzo proste. Na podstawie rozmów ze spotkanymi postaciami mają ustalić, która z dziewczyn jest winna za te tajemnicze wydarzenia. To jest zwiastun. Za tydzień będzie się odbywała ta prawdziwa gra miejska i czym będzie ona się różniła w takim razie od tego zwiastunu, bo z tego co wiem też będziecie szukać czarownic. Oryginalna gra miejska będzie się odbywała 23 czerwca, to troszkę więcej niż za tydzień. Przede wszystkim będziemy nastawieni na większą liczbę uczestników, no i fabuła oraz wszystko to, co spotkają uczestnicy, będzie takie, że tak powiem, większe. Będzie więcej punktów, trasa będzie też trochę dłuższa. Czyli to jest dzisiaj dopiero taki przedsmak tej gry, tak? Dokładnie. I zachęcenie potencjalnych graczy, aby zagrali wtedy w czerwcu. Tak, myślę, że każdy, kto weźmie dzisiaj udział, będzie chętny, żeby powtórzyć to 23 czerwca. Czy to są tylko harcerze, czy też osoby zupełnie nowe, które do tej pory na przykład nie brały udziału w tego typu zabawie? Zawsze nastawiamy się zarówno na harcerzy, jak i na mieszkańców naszego miasta, więc myślę, że każdy, kto jest chętny, może wziąć w tym udział. A jak zainteresowanie dzisiaj? Zainteresowanie idzie bardzo dobrze. Przewidzieliśmy 16 patroli, już zgłosiło nam się ich 14, więc myślę, że jest bardzo dobrze. W sobotę na Placu Wolności Amazonki zaproponowały mieszkańcom Szczecinka wspólną zabawę zatytułowaną Amazonki dla zdrowia kobiet. To już po raz drugi szczecineckie Amazonki zorganizowały taki piękny, słoneczny, wesoły happening. Tak, to przyjemnie, że nawet mamy pogodę w tych naszych trudnych czasami chwilach, tak, dopisuje nam zawsze pogoda. Tak, drodzy Państwo, organizujemy to po raz drugi, bo wiemy, że jest taka potrzeba, tak? Amazonki dla zdrowia pod hasłem w tym roku piękna i zdrowa. Mówimy o chorobie, ale mówimy przede wszystkim o profilaktyce, tak? Mamy tutaj możliwości w szczecineckim szpitalu, żeby panie się po prostu badały, tak? Nie możemy dopuścić, żeby młode dziewczyny chorowały na raka piersi. To nie może być w tym wieku, żeby dopuszczać do takich sytuacji. Przede wszystkim zorganizowałyśmy też wystawę Nie jedna z jedną, tak? To jest wystawa 34-letnich Amazonek, które zachorowały na raka piersi, bo przełamujemy tabu, że to nieprawda jest, że chorują kobiety w wieku starszym. To również chorują kobiety w wieku młodym. Jak liczne są szeregi, tak można powiedzieć, Amazonek w Szczecinku? Wie pan co, takich, można powiedzieć, zrzeszających się w klubie, tak? Czyli takich, które tam płacą składki, możemy powiedzieć, jest około 60, ale proszę mi wierzyć, na gruncie takim neutralnym, bo nie zawsze chcą te panie tak być na wizji gdzieś, być gdzieś otwarte, tak? My to rozumiemy, my to szanujemy, ale tych kobiet jest mnóstwo. Muszę państwu powiedzieć, samych klubów w całej Polsce jest około 300, tak? Także ta potrzeba jest naprawdę wielka. Was w naszym mieście widać, działacie prężnie, no to dzisiaj wiadomy przykład. Ja myślę, że tak, to nie chodzi o to też, żeby nas tam było widać, tak, my zachęcamy, my się już tak nazywamy, że jesteśmy takie przypominajki, mówimy ciągle o tej profilaktyce, bo życie jest tak piękne i chcemy przede wszystkim, żeby te młode kobiety nigdy nie cierpiały, bo czasami państwo wiecie, jak dotrzeć do onkologa jest bardzo trudno, a my te możliwości w Szczecinku mamy. 2 lata temu mówiliśmy o tym, że staramy się o mamograf do szpitala szczecineckiego. 2 lata mija, mamy najlepszy mamograf cyfrowy, można powiedzieć najlepszy w województwie zachodniopomorskim. Mamy poradnię Sutka z bazą diagnostyczną, także naprawdę mamy możliwości, tylko trzeba chęci. No właśnie, trzeba chcieć i możliwości są ogromne. Ja myślę, że jak na Szczecinek, na powiat szczecinecki, to naprawdę możliwości chcą. I czy to się komuś podoba, czy nie, my będziemy zawsze o tym przypominać, że profilaktyka, samobadanie, to naprawdę jest sens i to jest cel.
Wracając do happeningu, 2 lata temu był wasz pierwszy happening, rok temu nie było, ale zawsze zapraszacie jakiegoś gościa. Zawsze zapraszamy jakiegoś gościa i ten gość zawsze się bierze, ponieważ proszę pamiętać, że my mamy struktury, federacja jest nad nami, tak? I są to zawsze przyjaciele Amazamek, to są właśnie ci aktorzy, goście, którzy wspierają nas. I właśnie pan Jacek Borkowski jest również tą osobą, której wspiera, który bierze udział w kampanii promującej zdrowy styl życia. Co dzisiaj mieszkańcy będą mogli zobaczyć z jego strony? A ja też tego nie wiem. Niespodzianka. Niespodzianka, po prostu zobaczymy. Około 12:30. Wiem, że była próba, wiem, że tutaj byli wszyscy zadowoleni i będzie, wiemy, że pan Jacek Borkowski wyjdzie do wszystkich pań i będzie wręczał kwiaty i zachęcał do badania. Wspierają was szczecineccy strażacy, SAPiK, dzieci z przedszkola? Wie pan co, wspierają nas naprawdę wszyscy. My mamy samych przyjaciół. Ja im tutaj z całego serca bardzo, bardzo dziękuję, bo oni są dla nas wszyscy otwarci. Dziękuję tu w imieniu wszystkich dziewczyn z Amazonek. Dziękujemy państwu jeszcze raz. Dziękujemy Telewizji Zachód, że zawsze nas wspiera. Dziękujemy po prostu wszystkim. Przyjął pan zaproszenie od szczecineckich Amazonek, to znaczy, że wspiera ich pan. Wie pan, ja mam szczęście wiele akcji różnego rodzaju wspierać i uczestniczyć. Ostatnio na przykład bardzo zaangażowałem się w taką akcję Czas na Wzrok, gdzie zwraca się osobom po 40, żeby sprawdziły, jak wyglądają ich oczy. Myślę, że tutaj też podobnie. Warto jest brać udział w takich imprezach, które zwracają uwagę społeczeństwu, ludziom, którzy czasami kompletnie nieświadomi, że grozi im niebezpieczeństwo, nie korzystają z dosyć prostych, jakby nie było, możliwości sprawdzenia tego i zaradzenia w odpowiednim czasie, żeby uniknąć jakichś groźniejszych powikłań. Tak więc, jeżeli w ogóle taka akcja się pojawia, ja z radością zawsze biorę w tym udział. Tutaj rozmawialiśmy z organizatorką, pytaliśmy się, jak będzie wyglądał pana występ. Powiedział, że to niespodzianka, więc może zdradzi pan kulisy swojego występu tutaj. Żadna niespodzianka, po prostu ja chcę się spotkać z miłą publicznością i to sobie zawsze najwyżej cenię, bo nawet teatr nie daje tego, co daje estrada, bo w teatrze człowiek się chowa za kostiumem, za rampą. Natomiast estrada weryfikuje nasze umiejętności w chwili obecnej i to mnie z tym wszystkim najbardziej pociąga. Tak, mam nadzieję, że tutaj spotkam się z jakimś miłym przyjęciem. No mam na taką nadzieję. Czyli mieszkanki miasta, mieszkańcy będą taki bezpośredni kontakt mogli mieć z panem? No ja na to liczę. Zbliżają się wakacje, nasze miasto jest tak bardzo nastawione na turystów, jeżeli chodzi o wakacje, jest ciepło. Czy Szczecinek odwiedza pan po raz pierwszy? Tak, często przejeżdżałem przez Szczecinek, natomiast po raz pierwszy mam przyjemność być u państwa i to tak troszeczkę dłużej, bo już przyjechałem dzień wcześniej. Zdążył pan zobaczyć kawałek miasta? Obejrzałem sobie głównie jezioro i park, natomiast miasto dzisiaj zwiedzam. Także. Jak pan myśli, no jest pan dosyć krótko, ale czy warto odwiedzić nasze miasto, nawet przejazdem? Dostałem od organizatorów bardzo piękne upominki w postaci folderów promujących tutejsze miejsca i środowisko. Jest tyle wspaniałych zdjęć, które promują państwa te okolice, że wydaje mi się, że coś takiego jak Szczecinek i te okolice tutaj są warte spędzenia wakacji co najmniej. No to co, w imieniu mieszkańców zapraszamy. A ja w swoim imieniu dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich telewidzów Telewizji Zachód. W niedzielę na lotnisku w Wilczych Laskach odbyło się motoryzacyjne otwarcie sezonu, 10. zlot SCS klubu Reaktywacja. Pierwsze podejście do zlotu w ubiegłym tygodniu skończyło się fiaskiem ze względu na kaprysy pogody. Jesteśmy w trakcie imprezy ludzi jak zwykle multum. Tym razem pogoda wam dopisała. Co już się odbyło? Co jeszcze przed wami? No akurat przed nami jeszcze wybór auta z lotu. Właśnie auta jadą do konkursu. Można rzucić okiem, jakie piękne auta. Przeważnie akurat z niemieckiej stajni. Akurat widzimy Volkswageny, czy Caddy, czy Jetta, czy Golf 1 Cabrio. No właśnie zakończyły się przed chwilą wyścigi na 400 metrów w 6 klasach. Nie zabrakło chętnych. Było prawie 60 uczestników z różnych województw, z różnych miast do nas przyjechali. Tak więc to nas cieszy. Cieszy to, że pogoda nam dopisała. No nie zabrakło oczywiście dzieci u nas, które korzystały z zamku. No i oczywiście nieodłącznego elementu, czyli driftingu, który był akurat w tym roku osobną strefą właśnie tylko dla driftmaniaków i bardzo bezpieczny, oddalony od tej strefy, jako że w tym roku przyjęliśmy szybką trasę i są znaczne prędkości, tak więc było na co popatrzeć i jest jeszcze na co popatrzeć. Zapraszamy
No następny już zlot, bo ten już dobiega końca. Stoimy przy bardzo ciekawym aucie, może szybciutko byś opowiedział, co to jest, bo na pewno nie napisz. Przynajmniej go słychać. To jest maluch, który ma poważne modyfikacje, bo ma założony silnik od Volkswagena Corrado. No i oczywiście jest mnóstwo innych modyfikacji, lampy Corrado, felgi Mangelsa, tak więc naprawdę mógłbym tutaj opowiadać o tym przeróbkach z godzinę czasu, a właściciel pewnie i ze dwie. Stoimy przy bardzo ciekawych autach, Lamborghini i... Gallardo, tak, Lamborghini Gallardo, akurat tu jest też kolega właśnie z Gdańska, rywalizował w klasie z najszybszym moim zdaniem samochodem w Szczecinku, Nissanem GTR-em, który wygrał w ogóle tą klasę. Był bardzo ciekawy pojedynek i najciekawsze było to, że ludzie po prostu zachowywali się bardzo cichutko w czasie tego pojedynku, bo każdy chciał usłyszeć ten ryk silników, każdy. Wy będziecie wybierać najciekawsze auto. Na czym polega wybór tych aut? Jakie są... Oceniamy oczywiście największy wkład pracy, największy wkład w modyfikacje. No na przykład ten maluch po prostu, no to są naprawdę wiele godzin... Chyba faworyt. No, mój faworyt akurat dzisiaj, nie? Więc no zobaczymy jeszcze co dojedzie, bo auta się jeszcze zjeżdżają, gdzieś przebijają się przez ten tłum samochodów. No ale mówię, to jest mój faworyt, ewentualnie jeszcze syrena, tak więc samochód też już unikatowy na naszych drogach. Czy tutaj na tą waszą imprezę przyjechali z miłośnicy motoryzacji gdzieś z jakichś dalszych zakątków? Tak, akurat mówię, no czy mamy Wałcz, czy nawet tak patrzę na stację, mamy i właśnie Gdańsk, i Gorzów. I są ludzie z województwa wielkopolskiego, czy to z Poznania, czy z Nowego Tomyśla. No naprawdę mnóstwo motomaniaków, którzy mają benzynę we krwi. Chyba ci, którzy przyjechali do nas z innych miejscowości, zazdroszczą nam takiego miejsca jak tutaj w Wilczych Laskach. No akurat tego nam zazdroszczą, w ogóle zazdroszczą organizacji, no i tej płyty lotniska, która jest naprawdę równa. Nie każde lotnisko może się tym pochwalić, więc my mamy się czym chwalić i naprawdę dokładamy wszelkich starań, żeby te zloty były jak najlepsze z roku na rok. Miłośnik szybkich samochodów i jego smok Nissan GTR, pan Zbigniew Brach. Wszyscy się pytają, kiedy pan w końcu przegra? No nie wiem, jak przyjadą te auta, które były tutaj w czasie ostatniego zlotu, te auta robione, były bardzo mocne, no bo z tymi seryjnymi autami to raczej tutaj nie przegram. Dzisiaj ozdobą tych wyścigów był pojedynek pana auta z tym Lamborghini, podobno wciągnął pan go nosem, mówiąc tak. No początek, start Lamborghini miał dużo lepszy, ale to z uwagi na to, że to auto można rozkręcić na starcie do wyższych obrotów, no później jednak GTR jest szybszy. Kilka słów o pana aucie. No jest to auto typowo do jeżdżenia praktycznie na co dzień. Auto jest malutki tuning przeszło, w zasadzie tylko wymiana wydechu, czyli wszystko, tylko to co jest dozwolone, bo auto jest jeszcze na gwarancji. No auto jest po prostu dosyć mocne i jak ktoś troszkę zna się na samochodach, to wie, że jest to jedno z najmocniejszych aut seryjnych, jakie jeździ po drogach. Oczywiście w tym przedziale cenowym do tam 500 000 złotych, powiedzmy. Lubi pan wyścigi, czy to dla pana tylko jedyna forma tutaj takiej rywalizacji właśnie tu w Wilczych Laskach, czy pan jeździ po takich właśnie imprezach? Jeżdżę po takich imprezach, jeżeli mam tylko czas. Jak tam wygląda rywalizacja, czy pan też wygrywa, czy trafiają się mocniejsze auta? To znaczy, byłem pod Szczecinem na takiej imprezie, no tam też mi się udało wygrać, ale tam, gdzie jeżdżą zespoły profesjonalne, tam niestety to są auta, które są tylko na jeden przejazd robione, auta oczywiście niedopuszczone do ruchu normalnego, także tam nie mam szans żadnych. Ten smog pewnie pali jak czołg. Nie. Ja przyjechałem tym autem, w tej chwili już jest ponad 50 tysięcy kilometrów i średnia z tych 50 tysięcy kilometrów to jest 13,5 litra, a jeżdżę nim na co dzień. Tacy miłośnicy aut i takie szalone jazdy jak pan, pewnie długo takim auto nie pojeździ, już w myślach pewnie jest nowe. No właśnie to jest dziwne, bo ostatnie, zawsze auto zmieniam po 2 latach, a to auto już jeżdżę, w styczniu minęło 2 lata i jeszcze mi się nie znudziło, bo miałem też fajne auta poprzednie, no jest to naprawdę auto wyjątkowo. Lubi pan auta, co pana tutaj zwróciło uwagę, jest mnóstwo wspaniałych aut różnych, co panu przykuło uwagę? Zaczynam coraz bardziej podziwiać tych chłopców, którzy robią z tych starszych aut takie cacka tutaj, jak widać, jak się obejrzymy, pasja niesamowita. No ja akurat nie miałbym cierpliwości do takiej zabawy, ale podziwiam tych ludzi i dlatego wspieram tutaj chłopaków, bo wiem, że robią kawał dobrej roboty. Impreza na plus chyba, prawda? Super, zawsze tutaj, kiedy jest tylko impreza, zawsze przyjeżdżam, nawet tydzień temu, jak tutaj lało, byłem.
bo obiecałem chłopakom, że będę ich wspierał, bo jest dobry cel. Młodzież zamiast się włóczyć gdzieś tam po różnych tam melinach, pubach i tak dalej, to dłubie w tych samochodach, widać tego efekty i no fajnie, że ci młodzi się no, mają czym zająć po prostu. Pan Zbigniew Bryzek przyjechał do nas z Koszalina. Pana auto jest faworytem w konkursie na najciekawsze auto. Proszę kilka słów o nim. No to jest samochód zbudowany według pomysłu mojego syna, no, który niestety zginął i dokończyłem według jego pomysłu i według jego projektu, jak ma wyglądać. Dokończyłem ten samochód sam, dlatego jest zarejestrowany Z1 Krzyś, bo syn miał na imię Krzyś. No i to jest takie, no nie wiem jak to określić, no zastępcze dziecko nazwać, no trudno, ja na tym nie rozumiem. Jak długo trwała budowa tego auta? To znaczy, proszę pana, ja w tej chwili, to znaczy w tej chwili jeszcze teraz mówię, że chciałbym dożyć momentu, kiedy powiem, że tu nie ma nic do zrobienia. Czyli tu się robi na okrągło coś. To znaczy na okrągło coś, dla nie tyle może dla wyglądu, bo już się niewiele da zmienić, tylko chodzi o to, że ten duży silnik, który jest za tylną osią pojazdu, powoduje to, że trakcja, czyli jazda po zakrętach, no nie jest taka, jak powinna być, bo ja jako kierowca wyścigowy wiem, o co chodzi. Czyli cały czas jest walka z wagą. Nie całości, tylko rozkładem obciążeń na osie. Czyli na okrągło coś się robi, no ale w tej chwili tu już jest ponad 1500 elementów z tytanu. W tej chwili już można powiedzieć, że nie ma co robić, no i trzeba wejść w włókna węglowe. No ale to wszystko pieniądze. Ten samochód na dzień dzisiejszy naprawdę, gdyby był ze złota, to byłby pół tańszy. Ile zostało z tego małego malucha? To znaczy, zależy jak to mierzyć, no bo na ilość, nadwozie, no bo ono jest obniżone nie na zawieszeniu, ale same nadwozie, to na ilość trochę zostało, a na wartość najmniej. Silnik jaki jest? Silnik jest Volkswagen Corrado albo Golf Rally G60, czyli 1.8 ze sprężarką mechaniczną, który ma w tej chwili około 250 koni mocy. I jakie osiągi ma? No tak ostatecznie i dokładnie wszystkie niezmierzone, dlatego że niektóre elementy, czyli wahacze, które przenoszą napęd, są od malucha, który się urodził jako 25-konny i po prostu jeszcze nie było takiej, znaczy nie było, nigdy jeszcze, że nie depnęłem do końca, no bo po prostu, żeby nie groziło awarią jakąś. No. To auto dopuszczone jest do ruchu? Tak, tak, jak najbardziej dopuszczone do ruchu, jeździ po drogach. Ten nasz stary, dobry, mały Fiacik ma coś w sobie, bo przecież wiele osób decyduje się na... Kazałem koledze tu postawić właśnie takiego bardzo małego, ładnego maluszka z dawnych czasów, bo to no, jest naprawdę, no, można powiedzieć, Polaków do motoryzacji wprowadziło i sentyment taki. No. A nie lepiej kupić nowe auto niż grzebać się w cudzysłowie z takimi autkami? No ale to... To jest oczywiście pytanie podchwytliwe. I tak, ale to jest satysfakcja. Niech ktoś się pochwali w jakimkolwiek samochodzie, że ma tytanową gałkę zmiany biegów, która jest w tym maluszku, gdzie produkcja trwała 2 tygodnie i około 2,5 kg tytanu po 500 zł za kilogram zostało zużyte. I niech to się... I tu jest po prostu satysfakcja, że to nie jest kupione w sklepie. Ludzie w różny sposób dochodzą do pieniędzy. Ja całe życie własnymi pazurami i po prostu... No już nie mówiąc osobowo, kto tam co, niech się właśnie pochwali, czy odpowietrznik do hamulców ma wykonany z tytanu. Te lata pracy, te miesiące w garażu chyba owocują później, kiedy pan wsiada do auta, jedzie sobie przez miasto, czuje się pan dumny. I to jest pamięć mojego syna, który naprawdę był mistrzem Polski kartingowym. Mamusię odzwyczaił od papierosów, mnie się nie udało, go oszukiwałem całe życie, który zginął na prostej drodze, do dzisiaj nie wiadomo dlaczego. I to miało być auto dla niego. No. I w tej chwili, no dlatego ten Z1 Krzyś, rejestracja, bo pojazdu marki SAM, czyli wyprodukowanego samemu, nie można nadać nazwy. Czyli w dowodzie rejestracyjnym jest pojazd marki SAM, no ale rejestrację można sobie wybrać. Nie? W Szczecinku na tym zlocie jest pan po raz pierwszy? Tak, tak, tak. Po raz pierwszy, no po prostu w związku z tym, że tu jest mnóstwo elementów z Duralu, który jest, no trzeba by było to dodatkowe koszty specjalnie zabezpieczać, no to ten samochód jeździ, jak jest pogoda, na paradę. No i tu były zapowiedzi pogody. Wszyscy, którzy wiedzą o tym zlocie, twierdzą, że jest bardzo fajny zlot. No i kolega dzisiaj rano zadzwonił, że jest zlot w Szczecinku. No to siadamy i jedziemy. No. Które auto oprócz pana auta podoba się panu najbardziej? Jest tutaj mnóstwo dziwnych, fajnych aut?
No, w tej chwili naprawdę jeszcze nie oglądałem samochodów, które startują, no ale wie pan, no na przykład syrenka stąd jest bardzo fajna, no ale ja jestem rocznik tej syrenki i wiem, że tam jest mnóstwo rzeczy nie z tego rocznika, także wie pan, no ja po prostu ktoś młody i tak dalej, no, no są fajne samochody, no ale jeżeli założył koła do normalnego samochodu, no to jaki to tuning, no.